Bardzo ważnym elementami podczas wyboru instalatora i samej instalacji prosumenckiej, ale również to można przenieść na wyższe poziomy, o których powiem później, są dwie rzeczy. Kwestia uprawnień instalatora, tak? No, niestety tutaj musimy sprawdzić, poprosić, by dany instalator okazał się przed nami właściwymi uprawnieniami do instalacji, do montowania instalacji fotowoltaicznych. I co więcej, sami przed instalacją, przed wyborem instalacji, przed wyborem jej wielkości, powinniśmy dokładnie to sami przemyśleć, ale również przedyskutować z wybranym instalatorem, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, jak my tak naprawdę chcemy tą instalację użytkować. Bo bardzo istotnym elementem instalacji prosumenckiej jest to, że ona ma być na potrzeby moje, na potrzeby mojego gospodarstwa domowego, na potrzeby mojej firmy, którą tam mogę prowadzić, i tak na dobrą sprawę powinienem dobierać to pod moje potrzeby, a nie robić, dobrze, troszkę przewymiarujemy, to sobie na odkład odłożymy w tym wirtualnym magazynie więcej prądu i pan nie będzie za ten prąd płacił. Ja jestem zwolennikiem, dobierajmy do potrzeb, dobierajmy do tego, faktycznie użytkujemy. Przemyślmy, kiedy tak naprawdę tego prądu najbardziej potrzebujemy, jakie urządzenia potrzebują, a może razem z instalacją prosumencką pomyślmy o modyfikacji naszej instalacji produkcji.